Witam w kolejnej części mojego cyklu filmowego na temat przydomowego bunkra. Wiosną 2016 roku wydawało mi się, że jedyne co mnie czeka to prace wewnątrz bunkra i izolacja jego wejścia. Zanim jednak mój obiekt stał się przytulnym miejscem pod ziemią, czekała mnie walka z wilgocią. Uznaliśmy, że wilgoć wewnątrz to efekt złej wentylacji. Na ścianach i na suficie skraplała się woda. Uznaliśmy, że problemem jest brak dopływu powietrza przez zamkniętą klapę wejściową. W przeciwległym narożniku do pierwszej rury wentylacyjnej założyliśmy rurę PCV o średnicy 16 cm i to ona miała doprowadzać powietrze do wnętrza, a wentylacja miała działać na zasadzie grawitacyjnej. Parę tygodni później doszło do kolejnego zalania. Woda została wypompowana, a ściany pokryły tynki. Na otynkowanej ścianie wilgoć była dużo lepiej widoczna. Wykonano izolację wewnętrzną środkiem Deitermana, który miał powstrzymać przecieki wodne poprzez wytrącanie soli. Korzystając z letniej aury, rozpoczęło się suszenie wnętrza. Niestety, pomimo zastosowania wentylatora, wilgoć nadal występowała na wysokości cegieł. Uznaliśmy, że żwir otaczający ściany bunkra działa jak niecka. Zamiast odprowadzać wodę, kumulował ją wokół ścian. Został usunięty do samego dna. Dzięki temu we wrześniu uzyskaliśmy osuszenie ścian wewnątrz. Okazało się, że na działce z powodu gliniastego podłoża poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki. By zlikwidować punkt rosy wewnątrz i zapobiec skraplaniu wilgoci, wykonano izolację steropianem całych ścian. Przy dnie bunkra założono opaskę drenażową z rury filtracyjnej PCV o średnicy 10 cm. Okazało się, że północno-zachodni narożnik bunkra jest położony najniżej i tam zbiera się woda. Dlatego w tym narożniku została wykopana studnia drenażowa o średnicy 35 cm. Jest głębsza o ponad metr w stosunku do najniższego punktu bunkra, a jej dno zostało wypełnione kamieniami. Ściany zewnętrzne zostały otynkowane i ponownie izolowane masą bitumiczną. Jak grubo tego steropianu? A nie wiem, dziesiątka to będzie. Dziesiątka, tak? To się skończy. Potrafiało być wody po kolana w środku. Folia bąbelkowa ma za zadanie odprowadzać wodę, która zgromadziłaby się między nią a ścianą w kierunku rury filtracyjnej. Pomimo palącego błota wnętrze było nadal suche. To pozwalało nam patrzeć z nadzieją w przyszłość. No, wreszcie. Bunkier jest suchy, woda nie stoi. Po tylu miesiącach pracy, wyczekiwania. Tym razem nieckiem wokół bunkra zasypaliśmy gliną, a nie żwirem jak poprzednio. Kabel zasilający został naprawiony po tym, jak został uszkodzony podczas odkopywania bunkra. Stalowy właz został osłonięty drewnianą klapą pokrytą papą. Miało to chronić przed deszczem i śniegiem. Folia bąbelkowa została przykręcona do listwy wokół bunkra. Do rury drenażowej wrzucono pompę z pływakiem. Miała odbierać wodę i wyrzucać ją poza obręb bunkra. Nadchodząca jesienno-zimowa aura miała być sprawdzianem, czy system drenażu jest sprawny, a bunkier wewnątrz jest suchy. W środku było sucho, a poziom wód gruntowych w grudniu był naprawdę wysoki. Czekaliśmy na wiosnę.